Pan radny Krzysztof Kopoc, proszam. W formie zapytania. W związku z tą sesją budżetową planowaną na styczeń 2015, takie pytanie, czy w budżecie na 2015 planowane są środki na uruchomienie budżetu obywatelskiego? Chciałbym nawiązać do kwestii wprowadzenia budżetu obywatelskiego w 2015 roku. Ja wiem, że Rada w ostatniej kadencji prowadziła przez kilka miesięcy konsultacje, które miały na celu zoptymalizowanie naszego wniosku. Tak? Ja wniosek o wprowadzenie budżetu obywatelskiego przynajmniej dwukrotnie wprowadzałem, z tego co pamiętam. Żadnym razem nie został on, że tak powiem, przez Radę uwzględniony. Z tego niestety nie z pierwszej ręki wiem, że budżet czy plan na wprowadzenie budżetu obywatelskiego został moim zdaniem okrojony przez o bardzo ważne elementy. Wykluczono na przykład młodzież od 16 roku życia z możliwości głosowania, ograniczono formy głosowania i również z mojego punktu widzenia strasznie upolityczniono ten budżet, a jeżeli mówimy o obywatelskim, to on musi być obywatelski. Stąd też ja proponuję, ażeby na początku roku, zaraz w styczniu, już w tempie przyspieszonym, przedyskutować wprowadzenie tej uchwały. Jak Państwo również wiecie, bo dyskutowaliście o tym przynajmniej przez dłuższy okres czasu, budżet obywatelski, projekty zgłoszone i przegłosowane muszą być realizowane w ciągu jednego roku. Tak? Stąd też, patrząc na harmonogram, powinniśmy go wprowadzić, przynajmniej zacząć akcję informacyjną w pierwszym kwartale tego roku, tak, przeprowadzić ją z mojego punktu widzenia przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie będziemy zbierać te wnioski, głosowanie, no i wszystkie te projekty zgłoszone muszą zostać zrealizowane w 2016 roku. Ten rok nam również pomoże na już pewne przesunięcia finansowe w budżecie gminy, które pozwolą również na tę realizację, że ta propozycja jest do zaakceptowania, to